Kiedy byłem dzieckiem, wraz z młodszym bratem, pojechałem na wakacje do babci. Jak to dzieci, spędzaliśmy czas na zabawie i kręcąc się po okolicy. Wieczory spędzaliśmy z babcią, jedząc kolację i opowiadając sobie straszne historie. Wtedy nagle babcia z powagą w głosie powiedziała nam, żebyśmy lepiej nie opuszczali domu w środku nocy. Jej mina wyglądała groźnie i z początku nie byłem pewny, czy mówi poważnie. Przeraziło mnie to trochę, gdyż tak naprawdę byłem tylko małym dzieckiem, ale pomyślałem, że pewnie chodzi jej o to, że na zewnątrz jest zbyt ciemno, aby wychodzić z domu. No i dom babci był położony z dala od innych domów. Do najbliższego sklepu musieliśmy jechać na rowerze prawie 30 minut, a na drodze nie było latarni, więc było bardzo ciemno. Po zjedzeniu kolacji położyliśmy się z bratem do łóżek. Około pierwszej w nocy mój brat nagle zaczął marudzić, że chce lody. Wtedy przypomniały mi się słowa babci, żeby nie wychodzić w nocy. Jednak też nagle nabrałem ochoty na lody. Po kryjomu wyszliśmy z domu i pojechaliśmy rowerami do sklepu. Kupiliśmy lody i ruszyliśmy z powrotem w stronę domu. Jechaliśmy na rowerach i pamiętam, że po drodze rozmawialiśmy o Pokemonach, które były wtedy bardzo popularne. Aż nagle mój brat powiedział: "Zobacz, tam jest skrót." Dookoła było tak ciemno, że nie widziałem drogi, którą wskazywał. I nie wiem czemu, ale coś mówiło mi, że nie powinniśmy nią jechać. Wróćmy tą drogą, którą przyjechaliśmy, powiedziałem. Gdy tylko wypowiedziałem te słowa i spojrzałem przed siebie, zobaczyłem mojego brata, który, jak mi się wydawało, był za mną. Moment, w którym zdałem sobie z tego sprawę, wywołał u mnie dreszcze. Kim był ten ktoś, kto mówił za mną? Właśnie wtedy przypomniałem sobie słowa babci. Lepiej nie opuszczajcie domu w nocy. Zalany zimnym potem pedałowałem energicznie, tak szybko jak tylko potrafiłem. I czym prędzej chciałem się schować w domu babci. Zeskoczyłem z roweru w pośpiechu, rzucając go gdzieś na ziemię. I wtedy usłyszałem za mną czyjś głos. Szkoda. Złapałem brata za nadgarstek i wciągnąłem go do domu. Resztę nocy spędziliśmy schowani pod kołdrami. Następnego dnia trzymaliśmy w tajemnicy fakt, że w nocy opuściliśmy dom babci. Później wsiedliśmy do autobusu, żeby wrócić do naszego domu. Wciąż jednak zastanawiałem się, co to był za głos wczoraj. Zaciekawiony, zacząłem się uważnie rozglądać, siedząc przy oknie. I w końcu autobus przejechał obok miejsca, w którym byliśmy w nocy. Wtedy poczułem, że serce podeszło mi do gardła. Było tam urwisko. Gdybym posłuchał się tego głosu tamtej nocy i pojechałbym skrótem, to z pewnością skończyłoby się dla mnie tragicznie. Nawet teraz, kiedy odwiedzam dom mojej babci, wciąż wspominam tamtą noc i dostaję gęsiej skórki.